Chciałbym się dzisiaj zastanowić, jakie cechy powinna mieć taka przyjazna strona biblioteki, a później też powiedzieć o tym, jak można dążyć do poprawy swojej strony już istniejącej. Więc pierwszą rzeczą, która przyszła mi do głowy, była zdecydowanie intuicyjność, czyli jeżeli użytkownik ma jakąś potrzebę, to strona sama powinna go prowadzić do tego jego celu. To jest strona wdrożona w zeszłym roku Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Swoją drogą, to jest też ciekawy przykład, jeżeli chodzi o logo, bo logo biblioteki jest identyczne jak logo uczelni. Logo uczelni jest w prawym rogu, logo biblioteki jest w lewym górnym rogu. Jak widać, można też całą identyfikację zaprojektować w ten sposób i nawet nie ma tam książek. Tak, ale to, co jest ważniejsze z mojego punktu widzenia w tej stronie, to to, że mamy fajnie podzielone rzeczy, które mogą zainteresować użytkownika. Czyli widzimy na pierwszy rzut oka, że mamy zbiory, jakiś katalog, może mamy osobne bazy danych, open access. Jeżeli użytkownik jest zainteresowany szkoleniem, to widzi szkolenia. Jeżeli potrzebuje godzin otwarcia, też to jest na wierzchu. I to jest właśnie taki przykład strony, która już od tej strony głównej prowadzi użytkownika. On od razu widzi, gdzie ma iść. Nie ma takich sytuacji, żeby się zastanawiał. I dodatkowo ta strona też jest zbudowana tak, że biblioteka może promować jakieś swoje rzeczy, niekoniecznie te, których użytkownik akurat szuka, czy jakiś baner na górze. To dzisiaj jest Święto Wolnych Książek. Oprócz tego strona facebookowa biblioteki, czy duży katalog, oprócz tego linku tutaj mniejszego. Drugą cechą jest na pewno spójność, a to, co mam na myśli, to może przedstawię tak trochę obrazowo, czyli tym, z czego tak naprawdę składa się strona biblioteki zazwyczaj uczelnianej. I jedna strona biblioteki łączy się z różnymi systemami i to jest na przykład katalog OPAK, to jest biblioteka cyfrowa, to jest wyszukiwarka, to jest repozytorium, to są jakieś subskrybowane bazy. No i na górze dodaję jeszcze jako ten jeden system właśnie stronę internetową. I to, na co chcę zwrócić uwagę, to to, że większość tych platform ma różny interfejs, czyli to nie jest spójne. I tutaj przekreśliłem to, ale w tym przekreśleniu nie chodzi o to, żeby pozbyć się tych systemów, prawda? Tylko nawet jeżeli mamy taką liczbę tych systemów, to żeby one miały dopasowany interfejs albo do identyfikacji wizualnej, albo właśnie do strony internetowej, tak że mimo tego, że użytkownik korzysta z wielu systemów tak naprawdę, żeby miał wrażenie bycia w jednym miejscu. I tu jest przykład biblioteki ETH, to jest strona główna biblioteki ETH. A to jest podstrona systemu wyszukiwawczego biblioteki ETH. Jak widać, użytkownik nie ma wrażenia, że wyszedł gdzieś na zewnątrz. To jest cały czas spójna identyfikacja i nawet spójny szablon. To, co jeszcze można powiedzieć, że to funkcjonuje na przykład na ogromnych portalach czy na stronach choćby operatorów telefonii komórkowej czy innych takich skomplikowanych systemach. Gdzie tak naprawdę my mamy wrażenie, że poruszamy się po jednej stronie często, gdzie mamy jeden dział na przykład z telefonami, inny dział obsługi użytkownika, klienta i tego typu rzeczy, a tak naprawdę za tym, co my widzimy, stoi 5, 6 albo więcej systemów, które po prostu wyglądają w ten sam sposób. I to jest przykład wyszukiwarki, ale tak naprawdę dużo opaków czy na przykład bibliotek cyfrowych pozwala na taką personalizację strony, takie dopasowanie, chociaż jeżeli chodzi o identyfikację wizualną do strony biblioteki. Kolejna sprawa to przeładowanie informacjami. Tu posłużę się takim przykładem z biblioteki, co prawda gminnej i powiatowej biblioteki, ale to w Rzeczniowie, ale to ta strona dobrze pokazuje problem.
ponieważ już na poziomie menu głównego możemy się dostać absolutnie do każdej podstrony chyba w tym serwisie biblioteki. Tu jest jeszcze jedno zagnieżdżenie, jak zobaczymy sobie, mamy jeszcze dodatkowe informacje, możemy to rozwinąć. I to się wiąże z tym, co mówiłem na samym początku, czyli z intuicyjnością. W momencie, kiedy strona jest za bardzo przeładowana, to tak naprawdę użytkownikowi może być ciężko dotrzeć do którego potrzebuje. Więc warto się zastanowić, czy nawet jeżeli takie informacje jak plan, na przykład plan pracy na poszczególne lata, czy dział dla bibliotekarzy, nawet jeżeli są potrzebne, to czy muszą znajdować się w głównej nawigacji, w menu głównym. A jeżeli już mówimy o tej stronie, no to jeszcze dochodzi do tego ta estetyka, czyli przyjazna strona moim zdaniem powinna też spełniać jakieś standardy estetyczne, o ile możemy mówić o standardach w estetyce. No tak, no na przykład, znaczy no nie wiem, czy potrzebuję to komentarza, no po prostu nie jest to zaprojektowane w taki nowoczesny sposób, którego oczekuje użytkownik w dzisiejszych czasach. Jeżeli chodzi o dostępność z urządzeń mobilnych, o której się ostatnio bardzo dużo mówi, nawet byłem bodajże tydzień czy dwa temu na konferencji w Łodzi poświęconej bibliotece w komórce, czyli tej mobilnej bibliotece, to ja nie jestem już tutaj tak do końca przekonany, że każda przyjazna strona musi mieć interfejs mobilny, ponieważ uważam, że strona powinna być dopasowana do jej, strona biblioteki powinna być dopasowana do użytkowników biblioteki. Czyli powinniśmy zwrócić uwagę na użytkowników, a jeżeli dodamy do tego to, że każda biblioteka jest tak naprawdę inna i ma innych użytkowników, no to wychodzi nam prosta konkluzja, że musimy przebadać tych naszych użytkowników albo przeanalizować jakoś ruch na naszej stronie. No właśnie, jak dowiedzieć się tego, czego chcą nasi użytkownicy? Możemy to zrobić analizując statystyki na przykład, czyli jeżeli chodzi o ten ruch mobilny, który to fajnie obrazuje, to możemy zobaczyć, ile osób korzysta z naszej, wchodzi na naszą stronę z urządzeń mobilnych. Oczywiście można też sprawdzić różne inne rzeczy, ale do tego też musimy wiedzieć, że musimy mieć włączoną wtyczkę taką jak na przykład Google Analytics czy inne narzędzie statystyczne. Ale to są statystyki, które można powiedzieć, że jeżeli biblioteka nie ma już strony przystosowanej do urządzeń mobilnych, to tak naprawdę to może być powodem, dla którego użytkownicy nie wchodzą na nią z urządzeń mobilnych. Czyli trzeba wyjść bardziej offline, żeby to sprawdzić. I to, co ja chciałbym zaproponować, to na przykład taka metoda jak persony. To można zrobić jeszcze przed spotkaniem z użytkownikami. To są akurat, jak widać po tle, też sporządzone w bibliotece persony przykładowych użytkowników biblioteki. Możemy, ta metoda polega na tym, że my wymyślamy sobie, znając naszych użytkowników konkretnych, wymyślamy sobie pewne postaci i dopisujemy do nich historię, ale też dodajemy do tego te elementy, zastanawiamy się, czego właściwie ten dokładnie użytkownik potrzebuje. Czyli mamy na przykład 33-letniego Tomka, który nie ma smartfonu, ale korzysta, nie wiem, z tabletu na przykład i tego typu historii możemy tworzyć. Ale ta metoda nie jest doskonała, jeżeli nie znamy na wylot naszych użytkowników, więc warto się z nimi spotkać. I chciałbym przedstawić jeszcze inną metodę, którą zastosowaliśmy na tych samych warsztatach. Polegała ona na tym, że najpierw rozmawialiśmy tylko z bibliotekarzami i porozmawialiśmy z nimi o ich stronie internetowej i chcieliśmy, żeby powstała taka piramida rzeczy, które są ważne według bibliotekarzy na tej stronie, które też uważają, że użytkownicy, że to są potrzeby użytkowników, tak? Czyli że będą brali pod uwagę to, jak oni uważają, że ich użytkownicy chcą korzystać ze strony. I powstała taka piramidka, nie chcę jej szczegółowo opisywać, ale to, co jest ważniejsze, że później zaprosiliśmy do tej samej grupy bibliotekarzy grupę czytelników, i oni dostali już częściowo te karty wypełnione
ale też dostanie możliwość dodawania kart i jak pewnie się Państwo domyślają, ta struktura była zupełnie różna, czyli mamy zupełnie inne priorytety, po czym wypisaliśmy też te rzeczy, które są ważne dla naszych czytelników, które są ważne dla biblioteki. Tu akurat nie do końca wyraźnie widać, ale tu bardziej jest ważny właśnie sens tego, co jest na tablicy, a nie konkretnie treść. Po czym postaraliśmy się znaleźć jakiś złoty środek, który z jednej strony zadowoli potrzeby czytelników, te realne, z drugiej strony pozwoli bibliotekarzom na promowanie usług, o których czytelnicy nie do końca mogą wiedzieć, nie do końca mogą chcieć, że ich potrzebują, a które mogą być dla nich cenne, jak na przykład jakieś dodatkowe usługi, czy właśnie biblioteka cyfrowa, którą bibliotekarze chcą promować, a o której istnieniu część użytkowników może nie wiedzieć. I kiedy już to wiedzieliśmy, mogliśmy zacząć też, bo ja polecam to robić z użytkownikami, ale też można w takim gronie bibliotecznym to zrobić. To jest taka schematyczna mapa tej strony, która powinna odzwierciedlać te nasze warsztaty, to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli te potrzeby użytkowników, potrzeby nasze promocyjne i też jakieś elementy obowiązkowe, takie jak BIP. To jest oczywiście makieta, bo to się nazywa makieta, taka mapa strony zrobiona w ten sposób. I ona jest oczywiście dość schematyczna, ale później można to przenieść do programu komputerowego i tutaj też warto skorzystać, już na etapie tworzenia nawet tych papierowych makiet, warto skorzystać z pomocy specjalisty, który przeniesie to też później do komputera i na podstawie tego można stworzyć też później projekty graficzne i już projekty, znaczy działającą stronę. I co jest jeszcze bardzo ważne w takich warsztatach, to omówienie problemów, które pojawiają się na stronie. Część z nich została dodana przez bibliotekarzy, część z nich została zasygnalizowana przez użytkowników i też z tego wyciągamy jakieś wnioski i jeżeli robimy naszą stronę na nowo albo poprawiamy już istniejącą, to oczywiście warto to wszystko wziąć pod uwagę. Dziękuję.